Cześć kochani, Monika Maciejak z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam zarekomendować kolejny produkt z serii Moje Ulubione. Jest to serum Artistry przeciwzmarszczkowe Intensive. Dlaczego ono jest takie wspaniałe? Przede wszystkim jest to produkt, który działa bardzo silnie ujędrniająco na skórę. On zawiera w swoim składzie witaminę C, peptydy, kwas hialuronowy oraz retinol. I powiem Wam tak, wcześniej nie mogłam używać retinolu, ponieważ na ten retinol byłam uczulona i byłam przekonana, że nigdy nie będę mogła używać kosmetyków z retinolem. Okazuje się, że ten kosmetyk zawiera retinol. Ja używam ten kosmetyk od lat i nie mam żadnych uczuleń. Słuchajcie, jest to naprawdę produkt niesamowity. Powiem Wam, że też stosuję go również pod oczy, taką malutką ilość. Ktoś mi kiedyś zdradził taką tajemnicę, że pod oczy można go również stosować, żeby działać na te okolice. Ale powiem Wam, że ten produkt stał się jeszcze lepszy, jeszcze bardziej, jakby to można powiedzieć, jeszcze bardziej skuteczny w momencie, kiedy mamy urządzenie, które nazywa się Dermasonic. Dermasonic powoduje, że w momencie, kiedy nałożysz sobie to serum i masujesz swoją skórę, to możemy jeszcze tym kosmetykiem dotrzeć do jeszcze głębszych warstw naszej skóry. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest przyjemne urządzenie. I teraz możemy działać z witaminą C, możemy nawilżać, możemy działanie liftingujące, działanie przeciwzmarszczkowe, no i teraz jeszcze mamy nakładkę, że możemy działać świetnie, żeby nasze okolice oczu też dobrze wyglądały. Słuchajcie, więc bardzo rekomenduję te dwa produkty, czyli serum przeciwzmarszczkowe z serii Intensive oraz nasz ukochany Dermasonic. Ja już dzisiaj w każdą podróż biorę go również ze sobą. Ten produkt, to ten, kto mnie zna, wie doskonale, że to jest mój podstawowy produkt od lat, żeby skóra zawsze wyglądała pięknie, żeby była ujędrniona i żeby odstraszyć te wszystkie zmarszczki, które ewentualnie chciałyby się pojawić na skórze. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Życzę Wam bardzo, bardzo pięknego dnia. Do zobaczenia.